środę w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie w sprawie ustanowienia honorowego obywatelstwa miasta Wolsztyna i odznaczenia Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej. Obywatelstwo i odznaczenia ma nadawać Rada Miejska w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ustawowego składu Rady. Obywatelstwo przyznaje się osobom fizycznym niebędącym mieszkańcami miasta Wolsztyna za wyjątkowe zasługi dla miasta i ziemi wolsztyńskiej we wszystkich możliwych dziedzinach gospodarki, wiedzy, kultury, sztuki i polityki. Odznaczenie przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, naukowym i kulturalnym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi położone dla ziemi wolsztyńskiej we wszystkich możliwych dziedzinach życia. W czwartek obradowała Komisja Rolnictwa pod przewodnictwem pana burmistrza Andrzeja Rogozińskiego. Omawiano projekt budżetu na bieżący rok z uwzględnieniem rolnictwa. W tym roku przeznaczono dotacje w wysokości 600 milionów złotych na dofinansowanie do materiału siewnego, analizy chemicznej, robót na urządzeniach melioracji szczegółowych, komunalizacji mienia gminnego. Projekt budżetu został w całości zatwierdzony przez Komisję Rolnictwa i zostanie przedstawiony na najbliższej sesji miejskiej do akceptacji. Obrady były bardzo długie i owocne. Po południu obradowała Komisja Kultury, Oświaty i Sztuki. Miała również omówić projekt budżetu na bieżący rok z uwzględnieniem rzeczy podległych temu organowi. Przeznaczono na ten cel około 11 miliardów złotych. Wydatki są jednak o wiele większe i wynoszą około 15 miliardów. Dlatego podjęto próbę zbilansowania budżetu, aby deficyt był jak najmniejszy. Będzie to możliwe, gdyż ta sfera budżetowa będzie zreorganizowana w celu zmniejszenia wydatków, a jednocześnie podjęto decyzję, aby pobudzić do działania te instytucje w celu zwiększenia ich rentowności. Mimo że obrady były bardzo burzliwe i długie, nie uzgodniono w całości wszystkich zagadnień, jakie chciano ustalić.